wczoraj po jedzeniu po prostu padłem. Noc była chłodna, ale przyjemna. A dochodzi godzina 11. Także sen był potrzebny. Wczorajszy dzień był taki dziwny. Widziałem też po czarasie, że on też taki wydeptany wczoraj był. Także wczorajszy dzień taki był, no, że czasem po prostu lepiej szybciej iść spać i dłużej pokimać, żeby się dobrze zregenerować. Dzień dobry. O, jaki uśmiechnięty od razu, rozpromieniony, chyba się dobrze wyspał. No, dzisiaj wiem, ci brak było. Ty, ja usiadłem tutaj na kibelku u siebie w busie. Odsunąłem zasuwę, nie? I tak siedzę i mówię, o pierdziole, jaki cap, co z tego kibla się wydobywa? Ktoś tutaj jakiś obornik chyba przyczepę, co? To samo, otworzyłem okno u góry, kurde, wiesz, łażę, kurde, co tak wali, nie? A takim typowym kupskiem. To nie jest tego wina, porta potti. No dobra, to czas się zabrać do pracy. Po co tu przyjechaliśmy, to żeby zrobić porządek z pedałem gazu. Przy okazji pogaduch, także... od czego zaczynamy? Oto jest mój strucel 1.6 diesel, przy którym absolutnie nic nie grzebie. Ściągnąłem teraz ramię gazu, żeby mieć na pewno dociągniętą linkę w maksymalnym położeniu. Następnie dociążę sobie pedał gazu tak, żeby do podłogi doszedł i żeby też sobie ten zakres ustalić, który jest tutaj. Następnie luzuję linkę pod pedałem gazu, robię sobie taki wynalazek, zobaczycie, o co chodzi, i wtedy już będę mieć gwarancję, że ustawienie linki względem pedału gazu będzie proporcjonalne, o tak, no, takie adekwatne, tak, czyli tam max i tu max. Dobra, już Wam przystępuję do wytłumaczenia, o co chodzi, co ja robię i dlaczego to robię. Tu ustawię ostrość na tą stronę, żeby było bardziej tutaj prawdopodobne, że mnie wyostrzy. W transporterze T3 pedał gazu jest rozwiązany w taki sposób, że pod spodem ma cięgno, które pracuje i ma ciągnąć i po prostu pompa paliwa jakby przyciąga z powrotem ten pedał, czy stawia go do pionu, nie? Tam nie ma żadnych sprężyn w pedale gazu. Natomiast w jednym elemencie znajduje się coś takiego, nie wiem czy mi to wyostrzy, ale jest taki trzpień z kółeczkiem, z oczkiem, przez który przekłada się linkę. Linkę taką motocyklową, linkową, nie drut u mnie, tylko linka, to jest zamiennik. I później tą śrubką skręcamy, zaciskamy tą linkę w tej dziurce, prawda, żeby ona nam po prostu nie wypadła. No i co się dzieje? Niestety dzieje się tak, że na krawędzi tego oczka u mnie ta linka się regularnie łamie. Nie wiem dlaczego tak jest, znaczy mam przypuszczenia dlaczego tak jest. Może się po prostu czasem raz na 30 naciśnięć pedału gazu przywiesza ten element, mimo że był przesmarowany, przywiesza się i stara się tą linkę wyginać delikatnie. Oczywiście on ustępuje w jakimś momencie. No i linka sobie się prostuje pod naprężeniem pomiędzy pompą a pedałem gazu. Tylko ilość setek czy tysięcy takich cykli sprawia, że po prostu ta linka się męczy i w końcu pęka. To wcale nie jest tak, że to pęka jakoś bardzo, bardzo często. Natomiast po prostu w momencie, w którym dowiadujemy się o tym, że to pęka, no to po prostu możemy sobie już bez gazu się tylko stoczyć na jedynce, na puszczonym sprzęgle, na jakąś zatoczkę czy pobocze. No i profilaktyczne, znaczy i standardowe działania, czyli kładziemy się pod furę, odkręcamy kosz, zdejmujemy koło zapasowe, dostajemy się do osłony przekładni linki gazu, no i musimy majstrować, czyli takie 15-20 minut zabawy, żeby tą linkę na skróconym wydaniu po prostu podpiąć. Ja stwierdziłem, że u siebie zrobię eksperymentalne urządzenie, czyli po prostu jest to śruba spłaszczona z dwóch stron, z jednej strony z rowkiem prowadzącym, nie za głębokim, i teraz ta śruba przechodzi nam przez to oczko, w którym normalnie powinna być linka, prawda? Przepuszczam tą śrubę i co ona robi? Do niej będzie wzdłuż zaciśnięta linka. Wzdłuż poprowadzona tego trzpienia. Na co ma to wpłynąć?
Przede wszystkim mam kilkucentymetrowe sztywne ramię, które będzie w stanie sobie poradzić z ewentualnym oporem tutaj w miejscu, gdzie powinna ta śrubka pracować z linką. No z linką ten drobny opór wygrywa. Po prostu, bo linka jest giętka. Natomiast jeżeli mamy kilkucentymetrowe ramię, no to mamy dźwignię, tak? Dajcie mi dłuższe ramię, a poruszę ziemię. No to w tym momencie takie ramię najprawdopodobniej poradzi sobie z wszelkimi oporami, które mogą w ślizgu, w cięgnie pedału gazu tutaj wystąpić. Także linka u mnie będzie teraz zaciskana takimi sztabkami na tej śrubce i w tym rowku. Jak to wyjdzie? Nie mam pojęcia, szczerze powiem. Wersja rozwojowa mówi, że linka gazu będzie umożliwiać przełożenie przez to oczko, zaciśnięcie linki razem z tą śrubką w oczku oraz jeszcze dodatkowo będzie ta sztaba. Więc uważam, że rozwiązanie będzie raczej pancerne. No, ale jest to rzeźba. Nie róbcie tego u siebie, bo nie wiadomo, czy to w ogóle gorzej nie wyjdzie. No dobra, misja linka załatwiona, wykonana. Teraz no widzicie, że jeszcze jest taki bałagan w samochodzie. Na małej powierzchni szybko się sprząta i szybko się robi znowu bałagan. Byłem w sklepie, uzupełniłem sobie zapasy, zakupy za 70 zł. Zdecydowanie taniej jem, jak jestem sam, w sensie jem nie jakoś tam tłusto, tylko no tak chudo, wiecie, jakieś serki, jogurty, ale teraz trzeba sobie zaserwować coś dobrego do zjedzenia i zrobię takiego omleta jajecznego i sobie nawrzucam tam do tego wędliny, cebuli, serów, no, żeby troszeczkę trochę tej energii zebrać. No dobra, a więc trzeba było wytypować miejsce, gdzie pojadę sobie tutaj w okolicy popracować, bo mam sporo pracy na komputerze. I padło na ruiny zamku w Kurzętniku. Także wjedziemy tam do góry i zobaczymy, jaki jest widok, bo podobno ma być bardzo fajny. Dobra, no to jedziemy gdzieś tutaj jakimiś krainami, dziurami. Najpierw wjechałem źle, nawigacja mnie tak poprowadziła, ale tutaj wygląda to obiecująco, no bo widać, że zaraz będziemy się wdrapywać pod górę. O, 1.6 diesel. Czy będzie wołać o jedyneczkę? Jesteśmy na dwójce. O, tak. Tak to jest właśnie z tymi silniczkami. Jeśli nie rozpędzisz, to nie podjedziesz na dwójce. O, jak to wygląda na żywo. Ano tak. No dobra, powiem wam tak. Od rana nie jadłem. Cały czas coś było do roboty. Także teraz się będę mógł za to zabrać. I sobie zrobimy to, co sobie wymyśliliśmy, czyli tego omlecika. Tu. Drugie tutaj. O, tak. Dobrze, sobie tutaj rozrzucamy, hic, tak, żółtko nam się rozleje, o, to są właśnie wiejskie jajka, to jest to, dobra, to mamy, i teraz, śmieciuch tu.
Dobra. Ser pleśniowy też dodałem, ser żółty dodałem. Teraz jeszcze szczypiorek, bo już też go warto zużyć. Elegancko. I już mi się to wszystko ładnie z żółtkiem wymieszało. No i dobra, zobaczcie, oto co nam wyszło w tych naszych warunkach polowych. Takie fajne danie z pływającym żółtkiem, ściętym białkiem, rozpuszczającymi się serami, no bo nie sposób by było inaczej. Tak to się prezentuje od spodu, więc też wygląda bardzo fajnie. No i nie pozostaje nic innego jak szamać to. Jak człowiek jest głodny, a coś takiego sobie wyczaruje, to bank rozbity. Że to, co wykonałem do jedzenia, to było mistrzostwo. Chyba muszę się częściej głodzić, bo wtedy świetne rzeczy robię do jedzenia, po prostu i nieskromnie. Sztos. Jeśli ktoś zastanawia się, czy kuchenka gazowa nagrzewa taką przestrzeń, taką powierzchnię, jak tutaj pokrywa tego lodówki, to tak, mniej więcej temperatura około 50 stopni. Ja już więcej tego nie powtórzę, bo to może nie jest wielka temperatura, ale tu na dole coś się chłodzi, tu grzeje. No i mimo tej izolacji niestety, ale szlak może tą lodówkę trafić, więc szkoda tak eksperymentować. Kawa jest, praca jest, piękny widok jest, dzień się kończy, robi się szaro, buro i ponuro, ale to ma swój ogromny urok. Wiemy, że przychodzi jesień, wiemy, spodziewamy się jej i nie powinno nas dziwić to, że przychodzi też taka pogoda. Pogoda była dla nas w ostatnich dniach bardzo łaskawa, a w tej chwili zaczyna się czas, który od wielu, wielu lat nazywam czasem przemyśleń, czasem podsumowań, czasem, który sprzyja właśnie takim kontemplacjom w ciszy, bez nadmiernej ilości turystów w różnych miejscach, takich jak na przykład to, które zaręczam Wam, że w sezonie letnim naprawdę musi się cieszyć dosyć sporą ilością osób zainteresowanych, szukających fajnych obrazków. Ale
domowy klimat. Pięknie. Troszkę się czuję tak, jakbym był w jakimś schronisku gdzieś w Bieszczadach. Coś pięknego ta lampa. Dzięki, dobry człowieku. Dobra akcja. Dzwoni do mnie Czaras, mówi: ty, jest gruba akcja. Jedziemy do Brodnicy. Jedziesz ze mną? Mówię: jadę. Ale jestem ciekawy po co. Bo nie wiem. Ale jadę. A co to się stało? A gdzie my jedziemy i po co? Jedziemy po części. Do pana Żula. Do pana Żula jedziemy? To może być ciekawa misja. No dobra. To będzie ciekawa misja. Najciekawsze jest to, że jedziemy sejem. Z autem robocim. Auto robocie. Czekaj chwilę, tylko muszę ten pakiku zamknąć. No ja wiem, że nie muszę. U siebie pod domem też nie musiałem. Alarmu nie włączam, ale... inna bajka. Wiem. Seicento wersja rajdowa. Już zapomniałem, jak się Seicentami jeździ. Światła nawet działają w Seju. No niebywałe, nie masz problemów z masą na światłach? Nie. Buraki, tak? Akcja burak cukrowy. Jaki kurno sprzęt ciekawy. Ja pierdolę, pierwszy raz widzisz takiego. Nówki, nigdy nie były użyte, nie? Nawet ja się kurde zrobiłem. Patrz. Halogen zapalenie. Nawet nie mają rys od łożysk, nie mają numerów też. Dobra, dobra, ja sobie tylko... No, no to patrz, wyjmuj to. Ja ci halogen zapalę. Bo zwarcie było, jeśli mówić, że ja mam ten prowizorkę tutaj. Ja mam taki kurde, nie? Bo ma być instalacja na wyżu. A oni mają te starodawne wkręcane. I on ci powie, że to jest prowizorka. Ja mam wszystko tam. Taka instalacja to dramat i potencjalna przyczyna wielu pożarów, dlatego jeżeli wasza instalacja wygląda podobnie, czas najwyższy co z nią zrobić. Jeżeli nie wiecie, kto może wam pomóc w województwie pomorskim, zapraszam do kontaktu pod mailem szukamy.skarbów@gmail.com. Po udanej transakcji, offroad leśny, Czarek pokazuje lokalne miejscówki, ja je nabijam na mapę. Tak, żeby było później gdzie jeździć, gdzie nocować, bo wydaje się, że człowiek sobie wklepie jakieś parkingi leśne i że to wystarczy w trasie, ale jednak nie, bo bardzo często są jakieś samochody na tych parkingach leśnych, a i tiry potrafią się na większych parkingach leśnych wyciągać, a takie zaszczurzone miejsca... O, droga udostępniona do ruchu. Przystań nad robotnym. Na rozpoznanie go na fajnych miejscówek tylko i wyłącznie Seicento. I tu sobie między drzewkami stajesz, cyk. O, trochę przyrosło. No i tak jest fajnie. Jest fajnie, ale wtedy było szerzej, fajna plaża była, wiesz? No dobra, to poczekaj, to wbijamy pinechę. Pewnie, fajnie. Idę zobaczyć, jak się zmienił krajobraz. Sam taki kurna blask konkretny kurna. Grzybownia, nie? Grzybownia, ale taka kurna, taka typowa kurna sosna, nie? Ostatni raz tu wjeżdżałem ładne parę lat temu maluchem. Nie kurna na taką wielką górę, kurna, tutaj udało mi się wjechać. Czy Seicento będzie na tyle kurna zwinne, to nie wiem.
ma dziura. To widzę właśnie taki urwisko jest, no. Aż się zagrzał sobie. Jak woni. Dobra. Na polu można zawrócić. To tu masz nawet włączkę. Jeździł, jeździł i wyjeździł. Co się stało? Sprzęgło się skończyło chyba. Gdzie jest ramię od wysprzęgła? A, widzę. Powiedzmy, że jeszcze jest opcja podciągnięcia tego sprzęgła. Tarczę widać, ale jest licha. Szczęśliwie udało się, że dojechaliśmy. Posprzęglone. Pojeżdżone. Pojeżdżone. I tym miłym pojeżdżone. Akcentem zakończymy odcinek. O, patrz, pokrzywa na tym, pokrzywa na lusterkach. Co za... Szajbus.